Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Jestem ponownie u Adama. Siemanko. Siema, po co mnie tutaj ściągnąłeś dzisiaj? Będziemy otwierać paczki od firmy Motoremo. My sami otwarcie dwie paczki. I kolejna rzecz, omówię silnik. Co jest zrobione w silniku, względem silnika seryjnego. Do tego, co będziemy robić obecnie z silnikiem. No i tam jeszcze jakieś małe modyfikacje zrobimy, jeśli chodzi o polepszenie jego wydajności i użyteczności pod mój styl jazdy. I o tym dzisiaj porozmawiamy, tak? Dokładnie. Pamiętajcie o zostawieniu suba i zaczynamy odcinek. Dobra, Adamie, co, zaczynamy najpierw od unboxingu. Tak, dokładnie. Dobra, no to bierz się za pierwszą paczkę. Yo. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah. You don't impress me. So don't test me. Nah. So don't test me. Nah. Don't test me. You don't impress me. So don't test me. Nah. So don't test me. Nah. Don't test me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Dobra, Adam, przebrałeś się. Dokładnie. No to jedziemy z kolejną. We the best, no contest. We the best. There ain't no one like cause of you dumb or you crazy. There's no way, G. Me and my clique, we handling biz. While you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn it, this don't faze me. I got my Xbox, she can't play me. Money in a text box, I get paid. Dziś jest ten dzień, kiedy to rozpakujesz i zobaczymy, co tam ta paczka skrywa ciekawego. A wiemy my z Adamem, że to jest naprawdę no, to jest, bardzo ciekawa rzecz. Tu jest grubo. Cause are you dumb or you crazy? There's no way, G. Me and my clique, we handling biz. While you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn it, this don't faze me. I got my Xbox, you can't play me. Money in a text box, I get paid. We the best. We the best, best. We the best, best. No contest. My clique is the best. We the best. We the best, best. We the best, best. No contest. My clique is the best. We the best. We the best, best. No contest. We the best. We the best. We the best. No contest. We the best. We the best. We the best. No contest. We the best. We the best. We the best. No contest. We the best. No i tu wisienka na torcie, Adam. Dawaj tą turbo, rozpakuj. Tyle na to czekałeś. Okej,
Okej, Adam, rozpakowaliśmy paczki, więc prosiłbym Cię, żebyś opowiedział, co tutaj dokładnie do Ciebie trafiło i będzie montowane w Twoim motocyklu. Dobrze, to tak. Tu mam nową turbinę. Jest to nowa G-Series, czyli G25-550. Tu mam zamontowaną jeszcze starą Series GT. To jest GT2870R. Ona ma jeszcze połączenia nissanowskie ogólnie. Tu mam to przerobione, ale to już sobie widać. Bo to jest ogólnie pod Nissana, na przykład 200SX, 300ZX. One miały te turbiny montowane. No a tu już mam nową turbinę. Teraz dostąpi mi ten model. Jakie są różnice między tą turbiną a tą? O, pokażę Wam trochę. Wezmę. Jak widzicie, ona jest troszkę mniejsza od tej, co mam tutaj. A potencjał jest dużo większy niż tej obecnej, co mam zamontowane. No i teraz powiem Wam, jakie są różnice. W tej turbinie normalnie można robić w samochodzie 360 koni i to jest dosyć spore na taki mały gabaryt. Natomiast w tej turbinie, mimo że jest mniejsza gabarytowo, możemy zrobić 550 koni. Kolejna sprawa, moja turbina jest tego typu, ma jeszcze pojedynczy system uszczelnień, tam ma już podwójny system uszczelnień. Czyli powiedziałem o dwóch rzeczach. I jeszcze trzecia rzecz, która jest ważna dla mnie bardziej niż moc czy uszczelnienia, chociaż też jest ważne, żeby turbina pracowała dobrze, jest to, żeby turbina dla mnie stała szybciej niż ta. To jest dla mnie kluczowe. Więc ta turbina jest w ogóle zrobiona, można powiedzieć, jak to mówi Gareth, z czystej kartki papieru. Nie jest rozwinięciem tej turbiny, co mam tutaj. Tylko zrobione zupełnie inaczej. Koło kompresji jest zrobione od zera, jest nowy typ koła kompresji i dzięki temu ta turbina dużo lepiej wstanie niż mój stary model. A to jest dla mnie ważne dlatego, bo jak jeżdżę na jednym kole, potrzebuję ten dół, potrzebuję, żeby ta turbina mi szybko wstała i żebym mógł tak zupełnie liniowo motocykl pojechać na jedno koło, żeby on mi nie, że nie ma mocy, nagle dostaje dużego przyrostu, tylko żeby właśnie było mega liniowo od samego dołu. Dobra, Adam, mamy turbina umówiona, mamy kolejną tutaj część Twojej układanki. Co tu mamy? Tu mamy cały wastegate, który służy do opuszczania spalin, żeby nie rozwalić turbiny. To jest 40, tu mam zamontowaną 38, więc jest trochę większy niż ten tutaj. A przymierz, zobaczymy jak to wygląda. Dokładnie, czekaj, powinien być w ten sposób. I tak. Wastegate są nowością, bo Gareth wcześniej nie miał wastegate'ów. To jest dopiero od tego roku. Więc będziemy testować zupełną nowość, jaką mamy na rynku. Jestem, powiem Ci, mega ciekaw, jak to będzie działać. Ale to jest mega fajna sprawa, bo Gareth jest bardzo wastegate'em, który wytrzyma duże temperatury. Jest zrobiony z innych stopów niż te tutaj. Do tego jeszcze, jak na przykład zepsuje mi się membrana, czy coś, kurczę, rozwali się w nim, no to są jego części zamienne. Nie trzeba wtedy całego nowego kupować, tak? Tak, dokładnie, to jest właśnie to mega ważna sprawa. Kolejna rzecz, wszystkie elementy są do niego w zestawie. Sprężyny, nauczyte podładowań. Tu mamy wszystkie śrubki. Inne rzeczy, które montujemy, tu jak widać, są wszystko, żeby połączyć. Elementy montażowe tak zwane. Tak, żeby połączyć go właśnie pod zawór maka, pociśnienia wszystkie. Kiedyś miałem zamontowanego, bo to jest akurat Tiala oryginalny, ale kiedyś miałem zamontowanego chińskiego Tiala. No i miałem taki problem, że przez chiński wastegate rozwaliłem silnik. Wiesz, w jaki sposób? Nie wiem, ale zaraz się dowiem. Tu masz takie śrubki. Poczekaj, no. Tu masz takie śrubki wszystkie, nie? Czy wiadomo, że to kurde teraz po spaleniu wygląda kurczę, nie jak fajnie. Rozkręcił mi się ten wastegate. No i dostałem duże ładowanie, większe niż było ustawione. Motocykl jechał powiem wtedy naprawdę grubo, ale tylko przez chwilę. Bo
miałem, dobiłem dwa przejazdy i miałem zatracić silnik. Więc WestGate jest wyprodukowaczem bardzo ważne, jeśli chodzi o sprawność celu kody turbo. Jak WestGate jest kiepski, dlatego nie polecam montowania jakichś kinoli, bo to jest naprawdę no, gówno, że powiem, nie? Turbo umówione, WestGate umówiony, paczuszki rozpakowane. Dokładnie. Po prawej stronie stoi silnik, po twojej prawej stronie i przejdziemy tutaj dużym krokiem właśnie do umówienia. Widzisz jaką różnicę między silnikiem seryjnym, Łukasz, a normalnym? Dobra, wysłałeś mi zdjęcie wczoraj, jak wygląda seryjny silnik, jak wygląda ten i ta część. Tak, dokładnie. Jest jakaś taka dziwna. Spawana. Dlaczego? Dlatego, bo tu seryjnie był wałek wyrównoważający i trzeba było go usunąć. A czemu było usunąć? Czemu trzeba było go usunąć? To mówiłem ostatnio w odcinku, jak mi motocykl spalił. Nie wiem, czy pamiętasz. Chodziło o to, żeby koła były w innej linii motocykla z turbiną. Żeby tak, pamiętam. Turbina pokrywała się z kołami. Chodziło mi o to, że motocykl był dobrze ważony. Dlatego musieliśmy usunąć wałek wyrównoważający. Został wyciągnięty, odcięty kawał bloku i zaspawany. No to jest taka jedna rzecz, która widać na pierwszy rzut oka. Koneczą, którą jest zmieniona poza tym wyciętym blokiem, to jest chłonica oleju, która jest inna niż w motocyklu fabrycznym, bo u mnie olej jest chłodzony przez ciecz, który trafia do chłonicy wody. Tu mamy kolejną rzecz, to jest sprzęgło. Sprzęgło też jest zupełnie inne niż w silniku normalnym, bo jak tu zobaczycie, dekiel jest przerobiony, jest większy niż fabryczny, a w środku mamy lock-upa. Lock-up to jest tak zwana blokada sprzęgła, która pozwala mi nie spalić sprzęgła, jak jest włączona turbina. Po prostu ona pod wpływem obrotu silnika te wszystkie, co są dźwigienki, one się rozszerzają i dociskają po prostu sprzęgło jak docisk. Kolejna rzecz to jest kolektor sonsy, tak zwane plenum. Jest zupełnie inny niż w normalnym motocyklu, bo w normalnym motocyklu jest to plastikowe. Do tego, jak to widać, to są kolejne węże. Dlatego, bo tu jest zamontowany intercooler wodny. Dużo są prace silniku zmienione względem silnika fabrycznego. Więc tak, głowica nie jest robiona jeszcze, ale to będę mówił dzisiaj, co będziemy robić z głowicą. Przechodzimy niżej. Tłoki są zamontowane kute. Korwy mam CP Carrillo. Do tego jeszcze mamy zmienione sprężanie. Mamy zmianę smarowanie, zwiększone ciśnienie oleju. Co tu jeszcze mamy zmienione? Szpilki głowicy są kute ARP. Czyli tu mam jeden wciskiwacz, który został po spaleniu się. No mają wtyski, nie dały takiej mocy, jak mam obecnie. Te są założone Boscha tysiączki. Niedługo będą założone jeszcze większe, żeby uzyskać więcej mocy. Więc to jest kolejna modyfikacja, którą zrobiliśmy, żeby uzyskać więcej mocy. Do tego pompa paliwa. Mam ta z DW200, by jest zamocowana też jakaś większa niż seryjna, niż ta, która jest obecnie. Wydajniejsza. Jeszcze nie wiesz jaka? Jeszcze nie wiem jaka, ale coś wymyślimy fajnego, żeby to miało więcej powera niż obecnie. Celujemy na jakieś 500 koni, no turbina wam ma wydawać 550 koni. Więc taki lekki zapas chcesz jeszcze zostawić w razie... Tak. W razie, no, gdyby zabraknie tej mocy, to... To coś tam jeszcze może być dołożyć. Dobra, Adam, kolejną częścią tego filmu będzie omówienie tego, co już zdążyliście zrobić podczas odbudowy z tym silnikiem i co jeszcze macie w planach, na pewno w planach. Bo jeszcze ewentualnie rzeczy, które mogą wyjść po drodze, o których powiedzmy jeszcze nie wiemy, ale co, o czym wiemy, co musi być zrobione. Znaczy tak, wiemy jedną rzecz, że na przykład pierwszy cylinder nie domaga, tu jest coś nie tak, więc będziemy rozbijać głowicę, czyli tą część będziemy
zdejmować. Pojrzałem wypalenie gniazd zaworowych, które już miałem takie coś zrobione w pierwszym motocyklu turbo, którym ścigałem się na ćwierć mili w 2015 roku. Nie jest jakaś dziwna usterka, te rzeczy się zdarzają, jak czy wypalenie uszczelki pod głowicą, która tutaj właśnie jest w tym miejscu, czy właśnie wypalenie gniazd, czy na przykład, nie wiem, stopienie tłoka. Jakie jest kiepskie oferty, takie rzeczy się dzieją. Więc będziemy ściągać głowicę, patrzeć co się uszkodziło na tym pierwszym ganku. To jest jedna rzecz, którą trzeba na pewno zobaczyć. Długo, że jakbyśmy już mieli świętą głowicę, to będę chciał na pewno zmienić bałkę rozrządu. Mam nadzieję, że zostanie coś fajnego, co polepszy mi wstawanie tej nowej turbiny. Bo chodzi mi o to, żeby to, jak mówię na samym początku, najważniejszy dla mnie ten spól, czyli to, żeby ta turbina najlepiej wstała, jak się dało. Więc będziemy z tym jeszcze coś działać. Kolejną rzeczą luz zaworowa, rozrząd. To będzie raczej je sprawdza przy rozbijaniu głowicy, ale kolejną rzeczą, którą będę już modyfikował w tym silniku, to jest sprzęgło. Sprzęgło stawimy od nowszego modelu K7, K8. Bo sprzęgło w starszym modelu jest, tak jak powiedzieć, zero-jedynkowe. Czyli ono nie bierze, albo bierze. Jak się wciskam lewą ręką, to jest takie coś, że nie można tym motocyklem tak fajnie ruszyć płynnie, tylko on ma takie czkawki. Albo stoi, albo jedzie po prostu. Dokładnie, tak? Jak pojedzie, takie, to takie wyrwanie. Nie jest takie liniowo, że puszczam sprzęgło, on nie idzie, nie idzie, nie idzie, nie idzie i nagle rusza. Tak, dlatego właśnie sprzęgło wstawimy od K7, K8. Będziemy musieli tylko zrobić nowego lock-upa, czyli to, co jest tutaj pod spodem, tego mówiłem wcześniej. Tu jeszcze mam jedną rzecz, którą nie powiedziałem wcześniej, zapomniałem, to jest pompa. Tak, wypompowuje olej z turbiny. Czyli taki nadmiar, tak? Tak, dokładnie. Pokażemy jeszcze jedną rzecz, którą odkryliśmy ostatnio z mechanikiem. O, to ja o tym nic nie wiem. Zobacz, mówiłem ci ostatnio, że napęd będę zmieniał. Tak, mówiłeś, no jak demontowaliśmy. To niestety popalone jest, więc jest bardzo białe, ale zobacz na to. Czegoś brakuje. Ząbków. No. Tu jest jeden łamany, a dwa są... W ogóle ich nie ma. Ale to one były już wyłamane wcześniej? Czy to jest niemożliwe, czy nie jest możliwa jazda taka? Czy na pewno się włamały wcześniej, zanim się motocykl spalił, nie? Aha, czyli jest możliwa jazda na takiej zębatce? No, dwa zęby to tam tego nie odczułem, nie? Ale jak mówiłem, to nawet będę zmieniał, bo nie nadaje się tutaj do tych mocy, jak ja mam obecnie. W sumie nie wiem, czemu to się uszkodziło, bo nigdy takiej sytuacji nie miałem, że mi się zębatka uszkodziła zdawcza. No ale jak widać... 400 koni robi robotę i zębatki normalne podają. Dobrze, moi drodzy, na tym kończymy ten materiał. Adamowi bardzo dziękuję tutaj za zaproszenie do warsztatu. Jedno zdanie, dwa zdania na koniec jeszcze? No, mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o wszystkie modyfikacje, które powiedziałem, czyli zmiana sprzęgła, zmiana może bałków rozrządu, to jest nic, bo największe nadzieje na ten sezon pokładam w tej nowej turbinie. Jak mówiłem, Garrett G-Series, nowa G-Series, G25 550. Mam nadzieję, że tak właśnie mówią, spól tego będzie idealny. Stanie około 2000 botów wcześniej niż tamten, co mi ułatwi bardzo jazdę na jednym kole. I w sumie tyle. Ja wam również bardzo dziękuję za to, że zostaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że takie warsztatowe przygody wam się spodobały i będziecie tutaj oglądać również kolejne odcinki z odbudowy twojego GSX-era. Tobie dziękuję. Dziękuję. A was pozdrawiamy. Trzymajcie się, cześć.